skoro pojawił się temat Mikołaja, to on w sobotę walczył. Miałaś okazję zobaczyć jego poczynania w oktagonie? Nie ukrywam, że nie chciałam kusić losu i ani tam nie pojechałam. I tak jakby wracałam z Wrocławia i nie wykupiłam pay-per-view, przyznaję. Ale wiele osób podsyłało mi wideo na Instagramie, jak Mateusz Mill był na ostrym prowadzeniu, że tak powiem. Mateusz wygrał słusznie, był zdecydowanie lepiej przygotowany. Powiem szczerze, byłam lekko zdziwiona, bo Mikołaj był cięższy, 8 kilo. Też jest sportowcem, więc myślałam, że lepiej się przygotuje do tej walki, ale Mateusz naprawdę szapoba, bardzo ładna, fajna walka. A co jako była dziewczyna czułaś podczas oglądania jego walki? Jakie emocje ci towarzyszyły? Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle nie jest miło oglądać, jak ktoś leży i ktoś drugi go po prostu naparza. No dobra, ale Mikołaj tyle złego ci zrobił, tak. Nie było takiej lekkiej satysfakcji, dobrze, że jest na dole? Znaczy satysfakcja nie była, może powiem szczerze, neutralnie do tego podchodziłam, ale cieszę się, że Mateusz wygrał. A widziałaś jakieś szoty z konferencji, jak Mikołaj tam się zachowywał? Uważam, że powinien zdjąć okulary z nosa. Nie, w ogóle nie rozumiem tego, jak można w pomieszczeniu siedzieć w okularach i zgrywać jakiegoś rapera, że tak powiem. Jest po prostu złoty kajdan, okulary i mieć taką zaciętą gadkę. Takie trochę to jest zadzieranie nosa, bezsensowne. Mateusz był o wiele skromniejszy i widać, że mniej gadał, ale pokazał umiejętności. A Mikołaj chyba ma dużo wrogów ostatnio, nie? Że na tej konferencji to było widać, na pierwszej czy drugiej, że tam ludzie go atakowali i twierdzili, że no... Znaczy, wydaje mi się, jeżeli zaatakował Pawła Tyburskiego, no to Paweł Tyburski odpowiedział. Tam akurat ten Grzesiek, trener, to jest jego były przyjaciel, którego zawiódł bardzo mocno. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale zachował się bardzo brzydko jako przyjaciel, więc też mu zaszedł za skórę. No wiadomo, no nasze kontakty też są negatywne i wydaje mi się, że może po prostu w końcu jakby karma dopadnie złych ludzi, że tak powiem, i w końcu poniesie konsekwencje, bo tak na razie wszystko uchodzi na sucho. A jak wasze sprawy? Trudne sprawy. No ja wiem. I ukryta prawda. Ukryta prawda. No więc tak jak ostatnio rozmawialiśmy, a więc ten nakaz zapłaty stracił moc w całości. Tak. No i teraz jest powołany biegły, żeby pokazać po prostu ten podpis jest fałszywy. Czyli wy dalej się boksujecie ze sobą? Znaczy, nie ukrywam, że ja bym najchętniej chciała, żeby ta sprawa po prostu zniknęła, bo ja już, już chcę zacząć nowe życie. A nie możesz do niego zadzwonić, stary, skończmy już? Skontaktować się? No mogę, ale on zaraz... No mogłabym w sumie. Zaraz to wykorzysta przeciwko tobie, że Sylwia prosi, żebyśmy zakończyli, bo winna, więc chcę to pod dywan. Tak by było. Dobra, cofam to pytanie. Od września nie mamy żadnego kontaktu. I powiem ci szczerze, no mamy co? Mamy lipiec. Zaraz będzie okrągły rok, a ja nie wiem, za pół roku, jak to biegły i będą przesłuchanie i mnie i Mikołaj, będę musiała znowu go spotkać i walczyć o jakieś rzeczy, które się nie wydarzyły w życiu. Mam nadzieję, że nie wiem, kiedyś po prostu... przyjdzie mu do głowy jakaś eureka i po prostu to wycofa. A ile ty wydałaś już na obronę? A to tam prawniczka powiedziała, żebym nie zdradzała na razie takich szczegółów. Bo on będzie musiał to zwrócić, jak przegra. Tak, dokładnie. Czyli ty tak płacisz, ale później dostaniesz zwrot. Tak, ale powiem się, że nawet mimo tego, że dostanę ten zwrot, to płacenie wcale nie jest sympatyczne, bo jakby te widełki dla prawnika, szczególnie, że ta kwota jest znaczna, ta kwota, którą ja muszę płacić, też jest znaczna. Więc no nie jest przyjemnie płacić to teraz i tej gotówki nie posiadać. No tak, zwłaszcza, że ty teraz mieszkanie robisz i by się ta kasa przydała tu, a nie tu. Tak, dokładnie, a ja też mówię, już chciałabym się tam wprowadzać, ale na razie na kuchnię i szafę nie ma, więc najwyżej będę bez kuchni i szafy. A kiedy ty tam się wprowadzasz? Mam nadzieję, że jakoś do września dam radę. Teraz... Czyli to już ostatnie chwile. Tak, ale naprawdę bardzo jest... Ja też powiem szczerze, że jeżdżę dużo, mam dużo projektów, więc trochę zaniedbuję to. Przyznaję, że powinnam się bardziej na tym skupić, ale jak już będzie podłoga położona, wylany beton, bo to będzie pół na pół, to będę mogła już tam wbijać, bo łóżko i sofę mam, które już czeka w meblarskim, w fabryce sypialni, lokowanie produktu. No i będę mogła już spać, najwyżej catering i tyle. Dobra, a dużą część mieszkania zrobiłaś w barterze, jak już pojawiło się to lokowanie? Dużo mam zniżek, jakby... Sugeruję niektórym firmom i wtedy dostaję 20-30%, co tak naprawdę jest super. Początkowo będzie skromnie, ale później się dorobisz. Dokładnie. Nie, mogę uważam spokojnie żyć bez szafy. Wieszaki z Ikei jest git. Super, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.